Także widzicie Państwo, przeżywamy problemy na nowo, jak tu Radio RDC nas podpuszcza. Rzeczywiście, są to problemy, ale na starym gruncie, bo są stare komuszyce, tu był komunizm kiedyś w Polsce i im było dobrze, a teraz jest źle. Ja nie chcę się bawić nigdy w konfigurację, teraz wszyscy pokazują, że ze smartfona możemy wybrać sobie naszą ulubioną temperaturę czy muzykę. Ja bym chciał, żeby ten dom się uczył, aby każdy miał jego system sterowania aktualnie ustawienia w oparciu o nasze reakcje. A jak pan będzie miał partnerkę i ona będzie trochę inaczej lubiła niż pan, to ten dom co będzie robił? Mamy taki konflikt. Ja kocham muzykę latynoską, ona współczesną elektroniczną. Niestety żadne rozwiązanie techniczne nie jest w stanie tego pogodzić, nie doprowadzać do konfliktu. Ale fajnie, gdyby był w stanie dopasować coś kompromisowo. Raz leci baciata, raz techno. Kto płaci kredyt, ten wygrywa. Dziękuję serdecznie. Pan Patryk Arłamowski był Państwem gościem. Pan Marcin Pużycki również. Firma Blebox. Dziękuję Panom serdecznie. Miłego dnia życzę. A u nas wiadomość. Dziękujemy bardzo. Szesnasta, czas na wiadomości RDC. Marta Hernik i Artur Wertowski. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego jeszcze dzisiaj zostanie opublikowane. Zapewniła o tym posłów premier Beata Szydło. W Sejmie właśnie zaczyna się sejmowa debata nad przyszłorocznym budżetem. Eksperci krakowskiego AGH nie mają dobrych wieści dla Wałbrzycha. Nie ma tam złotego pociągu. Jest oczekiwanie na coś niezwykłego. Amerykanie zachwyceni najnowszą częścią Gwiezdnych Wojen. O tym w wiadomościach kulturalnych RDC. Wielki fan tej sagi. Rząd dzisiaj opublikuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 3 grudnia. Premier Beata Szydło zapowiedziała to w Sejmie. Zostanie opublikowane tak, jak umówiłam, w terminie. Ale jeżeli tak bardzo upominacie się o to orzeczenie, to powiem wam, że w tym orzeczeniu zostało określone, że to wy złamaliście konstytucję. Premier skrytykowała także opozycję za tworzenie atmosfery zagrożenia demokracji zamiast rzetelnej pracy. Dzisiaj posłowie pracują nad czymś innym. Zaczęła się debata na temat przyszłorocznego budżetu. Wypowiedział się na jego temat prezes Narodowego Banku Polskiego. Profesor Marek Belka zaznaczył, że zna tylko podstawowe założenia. Ocenia, że założenie wzrostu gospodarczego na poziomie 3,8% jest możliwe do spełnienia. Liczymy na to, że w tym roku wzrost gospodarczy będzie 3,5. Znaczy 3,8 niewątpliwie jest, jakbym powiedział, bardziej ambitny, ale według mnie nie ma tu wielkiej różnicy między 3,5 a 3,8. Natomiast sceptycznie Marek Belka podchodzi do planowanej średniorocznej inflacji. Chyba jest to utrzymany wskaźnik inflacji, nie? 1,7. No, 1,7 to my obiecujemy, że nie będzie, przepraszam. Nie wydaje się to realistyczne. Plan przyszłorocznych finansów jeszcze dzisiaj dopracowywał rząd. Polska udzieli Ukrainie kredytu. Poinformował o tym prezydent Petro Poroszenko. Ukraiński prezydent spotkał się dzisiaj z naszym Andrzejem Dudą. I wyszedł z tej rozmowy zadowolony, przekazała szefowa ukraińskiego banku Valeria Kontarjewa. Ukraina pożyczy od nas 1 000 000 000 euro. Co bezwarunkowo będzie pomagać wzrostowi wymiany handlowej między Ukrainą i Polską. Dzisiaj rzeczywista wymiana nie odpowiada potencjałowi naszych stosunków ekonomicznych. Prezydent Petro Poroszenko podkreślił, że współpracy ekonomicznej obu stron będzie sprzyjało to, że od 1 stycznia obowiązywać będzie już umowa o wolnym handlu między Ukrainą a Polską. Także wiadomość.